Zygmunt Karol, stacja Stefan Paweł, 0, Paweł, Zygmunt Karol, komunikat Polskiego Związku Krótkofalowców, numer 20 na 2023, z dnia 17 maja 2023 roku. Witamy wszystkich słuchaczy i odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów, które są nadawane w każdą środę o godzinie 18 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 kHz oraz publikowane na portalu Polskiego Związku Krótkofalowców, a także rozsyłane na listę wysyłkową. Zautomatyzowane archiwum komunikatów znajduje się na osobnym serwerze o adresie komunikat.pzk.org.pl. Tu Stefan Paweł 0, Paweł Zygmunt Karol. Na początek zaproszenie na Łosia. Zapraszamy na 19. ogólnopolskie spotkanie krótkofalowców, jak zwykle na granicy trzech województw, łódzkiego, opolskiego i śląskiego, w dniach 26 do 28 maja bieżącego roku. Wszystkich chcących o czymś ważnym poinformować, coś zaprezentować lub pokazać, zapraszamy do kontaktów z organizatorami, najlepiej z Markiem Czarneckim, SP9 Urszula Olga. Więcej informacji na www.losnapograniczu.pl. A więc 26 do 28 maja na granicy trzech województw: łódzkie, opolskie, śląskie. Gmina Rudniki, miejscowość Jaworzno, powiat Olesno. Organizatorami są Polski Związek Krótkofalowców i kluby SP9 Karol Dorota Adam i SP7 Karol Ewa Dorota. Do zobaczenia na Łosiu. Tu Stefan Paweł 0, Paweł Zygmunt Karol. Pomoc walczącej Ukrainie. Agresja Rosji na Ukrainę trwa już ponad rok. W dalszym ciągu apelujemy do wszystkich krótkofalowców o wsparcie ludności Ukrainy we wszelkiej możliwej formie. Proponujemy dokonywanie wpłat na pomoc Ukrainie poprzez wpłaty na konta stowarzyszeń i fundacji zajmujących się statutowo taką działalnością. Zbiórki prowadzą także niektóre podmioty gospodarcze, w tym sieci sklepów. Aktualne informacje na temat potrzeb w zakresie pomocy podaje Narodowy Instytut Wolności. Na jego stronach internetowych znajduje się baza informacji, gdzie obecnie pomoc uchodźcom z Ukrainy jest najbardziej potrzebna. Z góry dziękujemy za każdą formę pomocy i zaangażowania, także poprzez przekazywanie mniejszej wiadomości osobom i organizacjom, które mogą włączyć się w akcję Pomagamy Ukrainie. Na podstawie informacji Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego Narodowego Instytutu Wolności, Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców. Teraz w punkcie kolejnym o naradzie w Ministerstwie Cyfryzacji. W dniu 17 maja, czyli dzisiaj, o godzinie 13 w Ministerstwie Cyfryzacji odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie projektu ustawy Prawo Łączności Elektronicznej. Przedmiotem spotkania były zmiany w przepisach dotyczących służby radiokomunikacyjnej amatorskiej. Nowa ustawa zastąpi obowiązującą w chwili obecnej ustawę z dnia 16 lipca 2004 i będzie stanowić ramy regulacyjne dla komunikacji elektronicznej w Polsce, w tym dla radioamatorów, na najbliższych kilkanaście lat. Celem prowadzonych prac legislacyjnych jest przede wszystkim wdrożenie do krajowego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego
Rady Unii Europejskiej z dnia 11 grudnia 2018 ustanawiającej Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej. Jednakże przy okazji rewizji poddane zostaną obowiązujące normy, które dotychczas reguluje prawo telekomunikacyjne. Polski Związek Krótkofalowców przekazał swoje stanowisko podczas wysłuchania publicznego w Sejmie Rzeczpospolitej w dniu 6 marca bieżącego roku. Przekazał także do protokołu 7-stronicowy dokument zawierający nasze opinie oraz propozycje w sprawie. Ze strony Polskiego Związku Krótkofalowców w spotkaniu udział wzięli Marek SP3, Adam, Maria, Olga, Tomasz SP5, Charlie, Piotr SP2, Józef, Maria, Roman, Jerzy SP5, Stefan, Barbara. Więcej informacji w następnym komunikacie przekazał Piotr SP2 JMR. Tu Stefan Paweł 0, Paweł Zygmunt Karol. Posiedzenie Zarządu Głównego PZK. W dniu 21 maja bieżącego roku w Warszawie, w Centrum Promocji Kultury dzielnicy Warszawa Praga Południe przy ulicy Podskarbnickiej 2 odbędzie się posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców. W posiedzeniu z głosem stanowiącym wezmą udział członkowie Zarządu Głównego PZK z głosem opiniodawczym i doradczym członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej. Porządek obrad posiedzenia obejmuje wystąpienie prezesa PZK, wystąpienie przewodniczącego GKR, omówienie i zatwierdzenie bilansu za 2022 rok, zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2022 uchwałę o przeznaczeniu kwoty nadwyżki bilansowej za 2022 rok na fundusz rezerwowy, bieżące informacje o stanie finansów PZK, podjęcie uchwały o przyjęciu budżetu na 2023 rok, sprawy złotych odznak honorowych PZK i odznak honorowych PZK, rozpatrzenie wniosków i propozycji uchwał wniesionych przez prezydium i członków Zarządu Głównego, przyjęcie regulaminu ochrony danych osobowych w PZK, przyjęcie regulaminu komisji rewizyjnych, przyjęcie zmian w regulaminach organizacyjnych, wolne wnioski oraz dyskusja. Przewidywane rozpoczęcie obrad to godzina 10:00, zakończenie 17:00. Informację przekazał Piotr Esterwa i Józef Maria Roman, sekretarz PZK. W kolejnym punkcie informacje po walnym zebraniu Staropolskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców OT51. W dniu 13 maja bieżącego roku w Jasińcu i Urzeckim odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze oddziału terenowego 51. Udział wzięło 20 członków oddziału oraz kilka osób towarzyszących. Walne zebranie na wniosek OKR udzieliło absolutorium ustępującemu zarządowi. Dokonano wyboru nowego zarządu oddziału terenowego 51 w składzie prezes Stanisław SP7 Cezary Ksawery Violetta, skarbnik Artur SP7 Ewa Tadeusz, sekretarz Janusz SP7 Urszula Wanda Barbara, członkowie zarządu Ryszard SP7 Stefan Ewa Wanda i Janusz SP7 Maria Franek Jekohama. Oddziałowa komisja rewizyjna OT51. Krzysztof SP7, Maria Franek Roman, Edward SP8, Stefan Kłebet Karol, Marek SP7, Dorota Paweł Violetta. Nowemu zarządowi gratulujemy wyboru i życzymy sukcesów. Na podstawie protokołu z walnego zebrania OT51 informację sporządził Piotr SP2 Józef Maria Roman.
Teraz informacja o walnym zebraniu lubuskiego oddziału terenowego PZK OT numer 32. Zarząd lubuskiego oddziału PZK zwołuje w dniu 3 czerwca 2023 o godzinie 10 w pierwszym terminie, 10.30 w drugim terminie walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków oddziału. Zebranie odbędzie się w Świebodzińskim Domu Kultury przy ulicy Piłsudskiego 39 przez 41 w Świebodzinie. Zawiadomienie, porządek i regulamin obrad zostaną wysłane na adresy mailowe członków oddziału. Informuje Marek SP3 Adam Maria Olga, prezes lubuskiego oddziału PZK. Stefan Paweł 0, Paweł Zygmunt Karol. Kolejne informacje. M17. Zespół M17 poinformował, że właśnie kończą projekt nowego ręcznego transceivera. Ponieważ protokół jest już dojrzały i doczekał się wielu wdrożeń, postanowili skupić się na radiu ręcznym. Dodatkowo pracują również nad nową wersją płytki modemu. Trzymamy kciuki za oba projekty i mamy nadzieję, że będą gotowe przed spotkaniem Ham Radio w Friedrichshafen po 23 do 25 czerwca. Jeśli zainteresował Was ten temat, projekt jest dokumentowany na YouTube, dlatego warto śledzić ich kanał M17. Link do kanału podajemy w komunikacie. Pamiętajcie też, że zespół M17 ma połączone razem czaty Matrix Discord. Podajemy również stosowny adres. Informację przekazał Krzysztof, SP5 Eko. Kolejna wiadomość dotyczy możliwości wspólnego wyjazdu do Friedrichshafen. Czy są chętni na wspólny wyjazd na targi radiowe do Friedrichshafen w Niemczech? Jeśli tak, to przypominamy, że mamy dla Was dobrą wiadomość. W tym roku targi odbędą się w dniach 23 do 25 czerwca. Planowane jest organizowanie wspólnego wyjazdu z aglomeracji śląskiej w piątek w godzinach późnowieczornych, rano przejazd na targi. Zwiedzanie, powrót z targów w godzinach popołudniowych, przyjazd do kraju we wczesnych godzinach rannych w niedzielę. Mieszkacie w innym regionie, wystarczy zorganizować się i dojechać na miejsce zbiórki. W zależności od zainteresowania wynajęty zostanie autobus dla odpowiedniej ilości uczestników. Podana będzie cena. Bilet wstępu na targi przy rezerwacji online to 13 euro. Więcej informacji o targach znajdziecie pod adresem internetowym www.hemradio-friedrichshafen.com. Zainteresowanych zachęcamy do najszybszego kontaktu z kolegą Mateuszem, SQ9 Irena Wanda Stefan, adres mailowy sq9iws@pzk.pl. Ostatnie zgłoszenia do 28 maja, jednak lepiej odezwać się już dziś. Informację przekazał Krzysztof, SP5 Eko. Teraz informacja o wspólnych ćwiczeniach. W ostatni weekend Akademicki Klub Krótkofalowców SP3 PGX razem ze Sztabem Ratownictwa Zielona Góra przeprowadzili wspólnie ćwiczenia w terenie. W programie oczywiście była łączność radiowa, do tego techniki liniowe i transport poszkodowanego na desce, poruszanie się na podstawie map, cenna wiedza na temat przemieszczania się w terenach leśnych i inne. To kolejny przykład, że krótkofalarstwo to nie tylko praca ze stałego QTH. Pracowaliśmy na pasmach 40, 6 i 2 metry oraz 70 cm. Dodatkowo wykorzystywaliśmy APRS, dzięki temu stacja koordynująca miała wgląd w aktualną pozycję grup w terenie.
Dziękujemy wszystkim za udział i do kolejnego spotkania w ćwiczeniach.